Pozwolę sobie zrobić takie porównanie. Ono z pewnością ma swoje ułomności, to porównanie, ale no, może nam się przydać na potrzeby też tego słowa, kazania, które będę głosił. Chciałbym powiedzieć, że Pismo Święte w pewnym sensie jest podobne do życia ludzkiego, a życie ludzkie w pewnym sensie jest podobne do Pisma Świętego. W jakim kontekście, w jakim obszarze? A mianowicie w takim, że i w Piśmie Świętym jest bardzo wiele opisów, historii, zdarzeń, które mówią o mocy Bożej, o wielkości Bożej, o chwale Bożej. Opisów, wydarzeń, które powodują radość w naszych sercach, uśmiech na naszej twarzy, zachętę i zbudowanie. Ale także w Piśmie Świętym jest wiele historii, które są historiami smutnymi, wręcz tragicznymi, wręcz mogą powodować przygnębienie i smutek na naszych twarzach. I kiedy popatrzymy na życie człowieka, oczywiście z tej dłuższej perspektywy, to widzimy, że w naszym życiu są te chwile, kiedy jest wielka radość, objawienie się Bożej łaski, Bożej chwały. Radujemy się wtedy, jesteśmy gotowi, nie wiem, wyśpiewać, wykrzyczeć dla Pana pieśń chwały i radości. I w naszym życiu zdarzają się też chwile, które są smutne, przykre. Oby takich było najmniej, a nawet zdarzają się chwile, które są tragiczne. I oby ich w ogóle nie było, ale nigdzie nie mamy zapewnienia i gwarancji, że ich nie będzie. Natomiast oczywiście mamy zapewnienie i gwarancję, że drogoście kupieni. To mamy zagwarantowane. I że nie należymy do samych siebie. To mamy zagwarantowane. I dzisiaj pozwoliłem sobie na podzielić się z wami słowem, które gdzieś też od jakiegoś czasu noszę w moim sercu. Jest to historia właśnie z tych kategorii smutna, może nawet tragiczna, z tej kategorii, ale z dobrym zakończeniem. To na to zakończenie trzeba było trochę poczekać, ale no, tam, gdzie wkracza Bóg, tam zawsze koniec jest dobry. Bo bez Boga koniec zawsze jest zły. Pamiętajcie, nieważne, co jest po drodze, ale jeżeli w tym nie ma Boga, to koniec, to finał będzie zawsze tragiczny. Natomiast jeśli w czymś uczestniczy Bóg, jest Bóg, to nawet kiedy po drodze jest trudno, jest wiele problemów, to zakończenie będzie zawsze chwalebne. Bóg jest Panem końca. Tak powiem, może tutaj tak sparafrazuję to. I na końcu, jeśli po drodze idziemy z Panem, zawsze będzie chwała, zawsze będzie zwycięstwo, zawsze będzie wielka radość i błogosławieństwo. I ta historia, którą chcę dzisiaj przytoczyć, to jest historia, kiedy naród izraelski przebył taką drogę, bo przebył drogę z Egiptu pod górę Synaj, to był pierwszy etap. Później drugi etap to był spod góry Synaj, przyszedł do miejscowości, która nazywała się Kadesz. To był drugi etap i zajęło im to niewiele ponad rok. Rok i kilka miesięcy. Od Egiptu do miejscowości o nazwie Kadesz. To trwało, jak powiedziałem, ponad rok. I przybyli do miejscowości Kadesz i można powiedzieć, że byli tak na wyciągnięcie ręki od ziemi obiecanej. Ona już była, jakby ktoś tak przymrużył oczy, położył sobie taki daszek nad oczami, to ona już była widoczna, była na wyciągnięcie ręki ziemia obiecana. Ziemia obiecana dla Izraela była to ziemia, którą Bóg przyobiecał Abrahamowi. To była ziemia, którą Bóg wielokrotnie potwierdził, że to jest ziemia, którą Bóg im daje. I oczywiście takie jest pierwsze zrozumienie tej historii. To jest ziemia, którą Bóg dał Izraelowi. Natomiast kiedy my patrzymy z takiej perspektywy naszej, troszeczkę już z innej perspektywy, to pod tą nazwą Kanaan może się także kryć Boże przeznaczenie. To, do czego Bóg przeznaczył nas, to, do czego Bóg nas powołał, to, co Bóg nam chciałby udzielić i co często jest, powiecie, na wyciągnięcie ręki. Wczoraj miałem taki wieczór, że wyszedłem na spacer, chciałem jeszcze trochę po parku pochodzić przed nocą i chodząc rozmyślałem, w jakim miejscu stoimy jako zbór. O tym rozmyślałem. A wiedząc też, o czym będę mówił, zastanawiałem się, czy ten Kanaan, o którym
ten obrazowy, symboliczny bardziej Kanaan, czy on już jest na wyciągnięcie ręki? Może go już widzimy? Ale ciągle jesteśmy w Kadesz, czyli ciągle jesteśmy w miejscu, gdzie jeszcze jest coś do przejścia. Gdzie jeszcze jest jakiś etap do pokonania. Ale już coś tam jaśnieje. Widać to błogosławieństwo. I Izraelici przybyli do Kadesz i tam mamy aż dwa rozdziały, ale nie będziemy dwa rozdziały czytać. To niech pozostanie nam na popołudnie, na wieczór, może na cały tydzień. Przeczytamy kilka wersetów, rozdział 13, 4 Księgi Mojżeszowej, 4 Księga Mojżeszowa, rozdział 13, wersety od 25. Wywiadowcy już wracają. Już wracają, bo pierwszy etap był taki, że przybyli do Kadesz i później wysłali 12 zwiadowców, aby przebadali ziemię Kanaan. Wiecie, i wczoraj jeszcze myślałem, po co oni posłali tych zwiadowców? Po co oni ich posłali? Gdyby oni ich nie posłali, to może ta historia zupełnie inaczej by wyglądała. Ale zacząłem czytać dokładnie, no i niestety Pan Bóg kazał, żeby posłali. To nie był wymysł Mojżesza, bo tak już myślałem, że Mojżesza trochę bym tak, że to on może tak strategicznie podszedł do tego. Nie okazuje się, że gdy dokładnie przeczytamy tą historię, to Pan Bóg kazał im posłać. Powiedział, wyślesz 12 zwiadowców i Mojżesz tylko wykonał Boże polecenia, więc to nie był, nie możemy tutaj Mojżesza obciążyć za całą tą historię, jednak to było Boże polecenie, ale ja sobie tak myślałem, jakby ich nie wysyłali, no ale to możemy gdybać, my w życiu często tak gdybamy, co by było, gdyby było, no. Fakty są, jakie są i zwiadowcy wracają i od 25 wersetu czytamy następujące słowa. Ze zwiadów z tej ziemi powrócili dopiero po 40 dniach i przyszli do Mojżesza i do Aarona i do całego zboru izraelskiego na pustyni Paran, do Kadesz. Zdali sprawę im i całemu zborowi oraz pokazali im płody tej ziemi. I odpowiedzieli mu mówiąc, przyszliśmy do ziemi, do której nas wysłałeś, ona rzeczywiście opływa w mleko i miód, a to są jej płody. Tylko że. To jest to właśnie zdanie, tylko że mocny jest lud, który mieszka w tej ziemi, a miasta są obwarowane, bardzo wielkie. Widzieliśmy też tam także potomków Anaka. Amalekici mieszkają w ziemi Negeb, Chetejczycy, Jebuzejczycy, Amorejczycy w górach, a Kanaanejczycy nad morzem i nad brzegiem Jordanu. Kaleb uspokajał lud zburzony na Mojżesza, mówiąc, gdy wyruszymy na nią, to ją zdobędziemy, gdyż ją przemożemy. Lecz mężowie, którzy poszli z nim, mówili, nie możemy wyruszyć na ten lud, gdyż jest on od nas silniejszy. I rozpuszczali między synami izraelskimi złą wieś o ziemi, którą zbadali, mówiąc, ziemia, przez którą przeszliśmy, aby ją zbadać, to ziemia, która pożera swoich mieszkańców, a wszystek lud, który w niej widzieliśmy, to mężowie rośli. Widzieliśmy tam też olbrzymów, potem synów Anaka, z rodu olbrzymów i wydawaliśmy się sobie w porównaniu z nimi jak szarańcza i takimi też byliśmy w ich oczach. Wtedy wzburzył się cały zbór i podniósł swój głos i płakał lud tej nocy i szemrali wszyscy synowie izraelscy przeciwko Mojżeszowi i Aaronowi i mówił cały zbór do nich, obyśmy byli pomarli w Egipcie, albo na tej pustyni obyśmy pomarli. Po cóż Pan prowadzi nas do tej ziemi, abyśmy padli od miecza, aby nasze żony i dzieci stały się łupem? Czy nie lepiej nam wrócić do Egiptów? I mówili jeden do drugiego, obierzmy sobie woza i wróćmy do Egiptu. A Mojżesz i Aaron padli na twarz przed całym zgromadzeniem zboru synów izraelskich, a Jozue, syn Nuna i Kaleb, syn Jefunego, spośród tych, którzy zbadali tę ziemię, rozdarli swoje szaty i rzekli do całego zboru izraelskiego, ziemia, przez którą przeszliśmy, aby ją zdobyć, jest ziemią bardzo, bardzo dobrą. Jeżeli Pan ma w nas upodobanie, to wprowadzi nas do tej ziemi i da nam tę ziemię, która opływa w mleko i miód. Tylko nie buntujcie się przeciwko Panu, nie lękajcie się ludu tej ziemi. Będą oni naszym pokarmem, odeszła od nich osłona, a Pan jest z nami, nie bójcie się ich. Tak pomyślałem, ta historia jest tak prosta, że o czym tutaj można mówić całe kazanie? Bo naprawdę myślę, że każdy z nas jest w stanie zrozumieć, co się stało. Każdy z nas widzi, co się stało. Raport, który przynieśli, był raportem prawidłowym. To ziemia opływająca w mleko
i miód. To był raport prawidłowy. Dalej dowiadujemy się, że większość tych zwiadowców, bo aż 10 osób, dołożyło tylko do całego tego raportu takie stwierdzenie tylko, że. Ziemia jest dobra, powołująca w mleko i w miód, tylko, że. Wiecie, to przysłowiowe ale, które często pojawia się w naszym życiu. Wszystko jest w porządku, ale. Jest to wielkie, wielkie ale. I tutaj to wielkie ale występuje. W tym fragmencie, w tym opisie występuje to wielkie ale, które zostało wypowiedziane przez zwiadowców. Wielki, mocny lud, obwarowane miasta, potomkowie Anaka, a więc olbrzymi. Nie damy rady, nie zdobędziemy tej ziemi, poginiemy w tej ziemi, nie wyruszajmy w tamtą stronę. I teraz okazuje się, że te słowa 10 zwiadowców wpłynęły na prawie 2 miliony ludzi. Bo tak liczna była grupa, która wędrowała do Kanaanu. Gdyby zliczyć wszystkich mężczyzn, kobiety, dzieci, to była grupa około 2 milionów ludzi. Potężne miasto, współczesne miasto. I raport 10 osób, byli w większości, bo przeciw tylko 2, Kaleb i Jozue, mówili coś innego. Mówili, damy radę, zdobędziemy, Pan ma w nas upodobanie, wejdziemy do tej ziemi. Ale głos 10 zabrzmiał mocniej i okazało się, że ten strumień tego negatywnego wyznania wpłynął do serc pozostałych Izraelitów i oni wszyscy powiedzieli, że nie ma sensu, żebyśmy tam wyruszali. Zaczęli narzekać, szemrać, płakać, krytykować. Doszło do tego, że chcieli ukamienować Mojżesza i Aarona i chcieli wracać do Egiptu. Wiecie, jak oni już daleko byli od Egiptu? To już naprawdę był kawał drogi od Egiptu. A gdzieś między sobą zaczęli mówić, wrócimy do Egiptu i tam będziemy dalej żyli w niewoli. Już minął ponad rok. Drodzy, już można było troszeczkę zapomnieć. Ale oni w obliczu tej sytuacji takie myśli, takie zdania, takie słowa wypowiadają. Musimy sobie na podstawie tej historii uświadomić, jak potężny wpływ mają złe słowa, które mówimy. Jak potężny wpływ mają negatywne słowa, które wypowiadamy. Jak potrafią zniszczyć wizerunek Boga i wiarę w ludziach, którzy nas słuchają. Wiecie, to byli przywódcy. Może jeszcze to dodam, jeżeli chodzi o zwiadowców. To nie byli ludzie przypadkowi. To byli przywódcy. To byli przywódcy plemion. A więc to byli ludzie, którzy stawali na czele. To byli ludzie, którzy powinni mieć zupełnie inny wpływ na tych, którym usługują. Ale okazało się, że wypowiadają słowa, które podważyły wiarę, zniszczyły wizerunek Boga w umysłach Izraelitów. I oni faktycznie przyjęli te słowa, że nie są w stanie wyruszyć, nie są w stanie zdobyć tej ziemi, nie są w stanie pokonać mieszkańców tej ziemi. I tak naprawdę są zdezorientowani, bo nie wiedzą, co dalej. Wiecie, w liście do Efezjan 4:29 jest dobrze znany fragment. On ma tylko jedną ułomność, że jest troszkę źle przetłumaczony w naszych tłumaczeniach Pisma Świętego. List do Efezjan 4:29. Boże Słowo nam mówi w ten sposób, niech żadne nieprzyzwoite słowo nie wychodzi z ust waszych, ale tylko dobre, które może budować, gdy zajdzie potrzeba, aby przyniosło błogosławieństwo tym, którzy go słuchają. I w takim pierwszym czytaniu możemy myśleć, że te nieprzyzwoite słowa to są właśnie przekleństwa, jakieś wulgaryzmy, jakieś może kłamstwa, że to są nieprzyzwoite słowa albo oskarżanie kogoś, że to są nieprzyzwoite słowa. Ten tekst tutaj brzmi, tak naprawdę chodzi o słowa, które mają taką zgniliznę w sobie. Zgniłe słowa. Takie dokładnie słowo kaku znaczy zgniłe słowa. Lepiej przetłumaczyła to Biblia, tłumacze Biblii Tysiąclecia, którzy mówią, niech nie wychodzi z ust waszych żadna mowa szkodliwa. I tu już nie chodzi o to, czy człowiek przeklina, czy nie przeklina. Chodzi o mowę szkodliwą, lecz tylko budująca, zależnie od potrzeby, by wyrządzić dobro słuchaczom. Pomyślmy.
Niech żadna szkodliwa mowa nie wychodzi z ust naszych, tylko budująca, zależnie od potrzeby, by wyrządzić dobro słuchaczom. Dobro słuchaczom. Bracia i siostry, my jesteśmy w takim miejscu, jesteśmy w obliczu tak różnych sytuacji, trudnych sytuacji w życiu, z którymi się musimy mierzyć, że my nie potrzebujemy, żeby ktoś nas jeszcze w dół ciągnął. My nie potrzebujemy tego, żeby ktoś nas jeszcze dołował, mówiąc już tak językiem obrazowym, i sprawiał, że będą się nam nogi jeszcze bardziej uginać. To zrobili ci właśnie zwiadowcy, którzy przyszli. Oni podważyli wiarę w sercach ludzi, do których przemówili. Powinni powiedzieć zupełnie coś innego, albo powinni zamilczeć. Tak najlepiej, jeżeli nie byli w stanie powiedzieć coś budującego, to powinni zamilczeć. I ta mowa szkodliwa to jest mowa, która podważa twoją wiarę. To jest mowa, która burzy wizerunek Boga w twoim życiu. Która sprawia, że zaczynasz myśleć, że Bóg nic nie może w twoim życiu. To jest mowa, która powoduje, że okoliczności są tak dramatyczne, że może być tylko gorzej. Nie miałem tego mówić, ale przychodzi mi to na myśl. Więc powiem, mam nadzieję, że nikt się nie obrazi. Wiecie, jakie jest najbardziej polskie słowo? Najbardziej polskie słowo. Ze całego zasobu naszych słów. To mi ktoś powiedział, bliska mi osoba. Powiedział, najbardziej polskie słowo, ze wszystkich słów, jakie występują w języku polskim, to słowo żółć. Dlaczego? Z kropką, U kreskowane, L z kreską i C z kreską. W żadnym języku tego nie napiszecie. Tylko w języku polskim. Tam nie ma żadnej innej litery, która występuje w innych. To tylko w języku polskim występują te litery. Może i to humorystyczne. Możemy się pośmiać. Ale mam drążyć? Podrążyć troszkę? A czy ono nie charakteryzuje trochę nas Polaków? Nie będę drążył. Po kawie, wiecie, bo kawa nie będzie smakować. Jak wrócicie do domu. I po ciastku, jak macie deser. Bo nie będzie smakować. Ja miałem taką sytuację w życiu. I to też wam szczerze, bo miałem taką sytuację w życiu. Jadłem posiłek. Wieczorem miałem mieć kazanie. Koło mnie siedziała osoba, która cały czas podczas mojego posiłku mówiła złe rzeczy, wylewała żółć ze swojego serca. O mało nie zwymiotowałem. Przepraszam, stanęło mi fizycznie, mój organizm zareagował wymiotnie. Nie byłem w stanie dłużej, nie byłem w stanie dokończyć jedzenia. Moglibyśmy powiedzieć tak, a cóż takiego złego powiedzieli ci zwiadowcy? Szczerą prawdę. Oni dokładnie odnieśli się do faktów. Oni przekazali same fakty. Przynieśli płody ziemi, oczywiście to było, pokazali płody ziemi i powiedzieli prawdę. Wielkie miasta obwarowane, były obwarowane. Amalekici, czyli potomkowie olbrzymów i że liczny jest ten lud. Przekazali tylko fakty. Ale przekazali fakty bez Boga. Zapomnieli o Bogu. Fakty, które były przesiąknięte tylko tym, co widziały ich oczy. Fakty, które wyrzuciły Boga poza te fakty. Takim nie był Kaleb i Jozue. Kaleb i Jozue widzieli to samo, ale widzieli to przez pryzmat osoby Boga. Jeżeli patrzymy na fakty poprzez pryzmat naszego spojrzenia, to widzimy to, co widzimy. Ale jeżeli patrzymy na fakty poprzez pryzmat Bożej obecności w naszym życiu, poprzez to, że drogo jesteśmy kupieni, jeżeli patrzymy na fakty poprzez to, że jesteśmy ukryci wraz z Chrystusem w Bogu, to fakty widzimy inaczej. Bracia i siostry, można fakty widzieć w zupełnie dwóch rzeczywistościach. Można widzieć fakty absolutnie w rzeczywistości pozbawionej Boga i można widzieć fakty w rzeczywistości, w której Bóg jest obecny.
A to zależy od tego, gdzie dzisiaj ty jesteś. Gdzie dzisiaj jest twoje serce. W jakim miejscu dzisiaj znajduje się twoje życie. Powiem tak, serca człowieka nie możemy tak łatwo zmienić. Jeżeli ktoś ma w sercu to, co, o czym mówiłem wcześniej, nie jesteśmy tak łatwo zmienić. Ale jest takie polskie powiedzenie i chcę wam teraz to zostawić, może zapamiętacie. Bierz nogi za pas. Brać nogi za pas. To jest taki idiom, którego się nie da przetłumaczyć. Bierz nogi za pas. I chcę ci powiedzieć, jeżeli spotkasz 10 zwiadowców, to bierz nogi za pas. Nie mogę ci dać innej rady. Po prostu bierz nogi za pas. Zatkaj uszy i uciekaj. Bo to zniszczy twoje życie. Zniszczy twoją wiarę. Podważy twoje zaufanie do Boga. Nie możesz tego słuchać, bo to wniknie do twojego życia. Daje proste rozwiązania, bo jak powiedziałem, serce człowieka nie jest tak łatwo zmienialne. Tam jest potrzebne uzdrowienie. To uzdrowienie może nie przyjść, ale ty chroń swoje życie. Chcę pójść dalej, bo to jest tylko taka jedna z ważnych części mojego kazania. Chcę pójść dalej. Co było dalej? Wiecie, co było dalej? No właśnie, co było dalej w tej historii? Jak zareagował Pan Bóg? Jakbyście mieli sobie teraz wyobrazić jego emocje, jak Pan Bóg zareagował, to co on zrobił w tej sytuacji, kiedy wszyscy zaczęli szemrać, zaczęli narzekać, zaczęli mówić, że niestety nie wejdziemy tam, że to, co Bóg nam daje, nie jest dla nas. 14 rozdział, werset 28 i poniżej przeczytamy jeszcze ten fragment. Powiedz im więc, to Bóg mówi do Mojżesza, żeby Mojżesz im to powiedział. Powiedz im więc, jako żyje, mówi Pan, uczynię wam tak, jak mówiliście wobec mnie. Ja nie jestem zwolennikiem teologii wyznawania, jak wiecie. Ale to jest wyraźnie powiedziane, że uczynię wam tak, jak mówiliście wobec mnie. Tak, jak mówiliście. Przemyślmy sobie to sami. Jeżeli tak mówiliśmy, na tej pustyni legną wasze trupy i wszyscy zapisani spośród was w pełnej liczbie od 20 roku życia wzwyż, wy, którzy szemraliście przeciwko mnie. Nie wejdziecie do ziemi, w której przysiągłem was osiedlić, z wyjątkiem Kaleba, syna Jefunego i Jozuego, syna Nuna. Lecz dzieci wasze, o których mówiliście, że staną się łupem, te wprowadzę i one posiądą ziemię, którą wy pogardziliście. Wasze trupy zaś legną na tej pustyni. Lecz i synowie wasi będą koczować na pustyni przez 40 lat i poniosą karę za waszą nieprawość, aż niszczeją wasze trupy na pustyni. Według liczby dni, w ciągu których badaliście tę ziemię, a było ich 40, dzień liczy się za rok, będziecie ponosić karę za wasze winy przez 40 lat i doznacie mojej niechęci. Ja, Jahwe, powiedziałem tak i tak postąpię z całym tym złym zborem, który zmówił się przeciwko mnie na tej pustyni, wyginą i tu pomrą. Twarda mowa. Bardzo mocne słowa. Nie chcielibyśmy takich słów słuchać. Najlepiej byśmy w ogóle chcieli je wymazać z Pisma Świętego, że Bóg potrafi tak przemówić do swego ludu. Że Bóg potrafi tak przemówić do swojego ludu? Bóg potrafi, gdy trzeba, potrafi przemówić tak do swojego ludu. Powiem wam szczerze, że próbowałem sobie wyobrazić 40 lat na pustyni, takiej kamienistej pustyni. Na tej ziemi żyję trochę dłużej niż 40 lat. Z was niektórzy trochę dłużej, niektórzy trochę krócej. Nie jestem w stanie sobie wyobrazić 40 lat. Najdłużej, ile wytrzymałem pod namiotem, to 10 nocy. I później wracałem już do domu, po 10 nocach. To jest maksymalny czas, kiedy mogę mieszkać pod namiotem. 10, w 11 noc już się coś dzieje ze mną. 12 noc, to nie wyobrażam sobie. Nie testowałem nigdy. 10 i wracałem do domu. 10 nocy. Nie wyobrażam sobie, w ogóle jest to poza moim zasięgiem wyobraźni, że 40 lat można koczować na pustyni. 40 lat. Jak ktoś rok wynajmuje mieszkanie, to już mu niewygodnie.
10 lat, no to już jest rozpatrzony i boliczy, ile pieniędzy wydał i majątek wychodzi. To jest naprawdę trudne. A 40 lat na pustyni? Mieszkać w takich okolicznościach, w takich warunkach? Chcę powiedzieć tak. Jest tu wyraźnie użyte słowo kara, w wersecie 34, kara. Poniosą, będą ponosić karę. To jest to słowo użyte, bo to jest słowo, do którego chcę wrócić. To słowo pada tutaj. Będą ponosić karę. I drodzy, nie wiem, czy wiecie, ale w Piśmie Świętym nie ma w ogóle opisu tych 40 lat na pustyni. Nie ma tego opisu. Jest tylko opisana jedna historia z 40 lat. Jedna. Ona jest opisana w rozdziale 16, bunt Koracha, Datana, Abirama. To była jedyna historia, która została opisana z całego okresu 40 lat. Później mamy rozdział 20 i w rozdziale 20 już znów są z powrotem w Kadesz. Rozdział 20 to już jest po 40 latach, są z powrotem w Kadesz. Więc ten okres został pominięty milczeniem w Piśmie Świętym. Nie są opisane, jak oni tam żyli, co robili, jak funkcjonowali. Jest powiedziane, że Bóg zawrócił ich z Kadesz na pustynię i po 40 latach znów znajdują się dokładnie w tym samym miejscu. To też jest wielka prawda duchowa. Jeśli w naszym życiu dzieje się tak, że opuszczamy Bożą drogę i Bóg nas musi zawrócić, to po pewnym czasie wrócimy do miejsca wyjścia. Do miejsca wyjścia. Nie wyjdziemy w innym miejscu. Tam, skąd zawróciliśmy, tam musimy wrócić z powrotem, do tego miejsca. Znajdują się po 40 latach w Kadesz. Ale, to jest ważne ale, jest komentarz Mojżesza do tych 40 lat. Mojżesz skomentował te 40 lat w kilku wersetach. To jest bardzo ciekawe. Nie ma opisu, nie wiemy, jak to wyglądało, to życie. Wiemy, że tam wymarło całe pokolenie, to wiemy. Ale Mojżesz wypowiedział się na temat tych 40 lat, zrobił swój komentarz, który gdy odkryłem, zadziwił mnie. Zadziwił mnie, bo coś mi nie pasowało. Zadziwił mnie komentarz Mojżesza do tych 40 lat. Mianowicie znajduje się on w 5 Księdze Mojżeszowej w rozdziale 2. Tu jest właśnie powrót. Zawrócili więc i poszli na pustynię w stronę Morza Czerwonego, jak im Pan powiedział, i krążyli, to Mojżesz mówi, zawróciliśmy więc i poszliśmy na pustynię w stronę Morza Czerwonego, jak mi Pan powiedział, i krążyliśmy przez wiele dni wokół gór Sejry. Te wiele dni to 40 lat tutaj. I rzekł Pan do mnie, dosyć już krążyliście wokół tej góry, zawróćcie na północ i wracają do Kadesz. Wracają do Kadesz. I Bóg im mówi, przez jakie ziemię będą przechodzić, gdy będą wchodzić do ziemi kananejskiej, do ziemi obiecanej. I komentarz znajduje się w wersecie 7. Komentarz do pobytu 40-letniego na pustyni. Mojżesz mówi tak. Gdyż Pan, Twój Bóg, błogosławił Cię w każdym dziele rąk Twoich. Wiedział o Twojej wędrówce po tej wielkiej pustyni. Przez 40 lat był Pan, Twój Bóg, z Tobą, a niczego Ci nie brakowało. Rozumiemy? Ja tego nie rozumiem. Próbuję to zrozumieć. Bo jest powiedziane w 4 Mojżeszowej, że będziecie ponosić karę. Będziecie ponosić karę 40 lat. A więc ja sobie wyobrażam karę tak. Na przykład chciałbym ukarać moją córkę tym, że ją zamknę w pokoju na tydzień. Na przykład. Tak? To takie, tak. Nie róbcie tego, nie naśladujcie mnie. To jest taka wydumana kara. Tak bym chciał zrobić, nie? Przychodzę, mówię, masz tutaj do pokoju butelka, kilka litrów wody, tak? Zamknę cię na klucz, będziesz tydzień siedzieć tutaj w pokoju, to jest moja kara. Zamykam ją w pokoju, idę do siebie i czekam, tydzień mija, otwieram, mówię, możesz wyjść. A to jest powiedziane zupełnie coś innego. Gdybym miał to sparafrazować, to Pan Bóg zrobił w ten sposób, że powiedział Izraelowi, zamykam was na 40 lat na pustyni. Ale on wszedł tam razem z nimi i zamknął drzwi od środka. To wiecie, to by było tak, jak ja bym powiedział mojej córce. Zamykam cię w pokoju na 7 dni, ale wchodzę do tego pokoju i zamykam się z nią od środka. Zamknąłem ją w pokoju, ale siebie też zamknąłem i jestem tam razem z nią. Dokładnie to mówi Mojżesz.
Dokładnie to Mojżesz mówi o tych 40 latach na pustyni, które w czwartej księdze Mojżeszowej są pokazane jako kara za wasze postępowanie. A tutaj Mojżesz mówi, gdyż Pan Twój Bóg błogosławił Cię w każdym dziele rąk Twoich, bo jak mieli przechodzić przez obce narody, to mieli kupować od nich jedzenie i wodę, mieli kupować. I Mojżesz mówi, macie na to pieniądze, macie na to środki, gdyż Pan Bóg Twój błogosławił Cię w każdym dziele rąk Twoich, wiedział o Twojej wędrówce po tej wielkiej pustyni, przez 40 lat był Pan Twój Bóg z Tobą, a niczego Ci nie brakowało. Słuchajcie, to nie jest kara odwet. Kara sędziego, że to sędzia karze teraz swój lud i bierze na nich odwet za ich nieprawość. Jeżeli tą karę możemy zrozumieć w kontekście Boga, to jest kara ojca, który wychowuje swoje dzieci, wychowuje swój lud. To zmienia zupełnie perspektywę patrzenia, w jaki sposób Bóg wychowuje, w jaki sposób Bóg karze. To nie jest to, że Bóg bierze odwet na nas za coś, co my źle robimy w życiu, postępujemy niewłaściwie i nagle Bóg chce nas ukarać i nam po prostu mocno przyłożyć. Jest bardzo wyraźnie powiedziane, że oni poszli na tą pustynię, ale obłok i słup ognia poszedł razem z nimi. Bóg nie powiedział tak, słuchajcie, ja zostaję w Kadesz. 40 lat mam wolny czas od was. Tak, żeście mnie zmęczyli sobą. Tak jesteście krnąbrni, tak jesteście, macie twardy kark, no nic nie rozumiecie. 40 lat na pustyni wam dobrze zrobi, naprawdę wam dobrze zrobi, nabierzecie rozumu i po 40 latach wróćcie do Kadesz, ja tu na was poczekam. O nie, to nie jest Boży sposób. Bóg powiedział tak, że Mojżesz mówi, Pan był z nami, niczego nam nie brakowało, błogosławił nam. Popatrzcie, i wychowywał, i był z nimi, i błogosławił, i niczego nie brakowało. Czy to był łatwy czas? Nie, to nie był łatwy czas. Czy to była łatwa wędrówka? Nie, to nie była łatwa wędrówka, to była trudna wędrówka. Ale to była wędrówka nie bez Boga, ale z Bogiem. Czas karania. W ujęciu biblijnym to jest czas wychowywania. To jest czas, kiedy Bóg jest bardzo blisko. Wiecie, kiedy ja chcę skarcić moją córkę, to muszę zrobić to z bliska. Nie wiem, czy są takie kary, wiecie, na odległość. Napiszę jej maila obraźliwego na przykład. Ukażę ją moim mailem albo tam jakiś wpis i ktoś zrobi na Facebooku. Wiecie, ja chcę ukarać, to muszę podejść blisko. To muszę być bardzo blisko. Jako ojciec nie robię tego, wiecie, na odległość, zaocznie. Robię to z bliskości. Kiedy Bóg chce nas ukarać, bo postępujemy niewłaściwie, to robi to z bliskości. On podejdzie bardzo blisko, żeby do nas przemówić, a gdy trzeba to, żebyśmy znaleźli się w trochę trudniejszych okolicznościach, ale On się znajdzie tam razem z nami. On się tam znajdzie razem z nami. Jest drugi komentarz Mojżesza do tego okresu. Ten drugi komentarz Mojżesza znajduje się w rozdziale 8. To też warto przeczytać. Od drugiego Mojżesz opisuje, co działo się na pustyni. Powiedziałem, nigdzie tego w Biblii nie znajdziecie, co się działo na pustyni przez 40 lat. Tylko komentarz Mojżesza. 8 rozdział, 2 werset mówi tak. Zachowaj też w pamięci całą drogę, którą Pan, Bóg Twój, prowadził Cię przez 40 lat po pustyni, aby Cię ukorzyć i doświadczyć i aby poznać, co jest w Twoim sercu, czy będziesz przestrzegał Jego przykazań, czy nie. Upokarzał Cię i morzył Cię głodem, ale też karmił Cię manną, której nie znałeś ani Ty, ani nie znali Twoi ojcowie, aby dać Ci poznać, iż człowiek nie samym chlebem żyje, lecz każdym, że człowiek żyć będzie wszystkim, co wychodzi z ust Pana. Twoja odzież nie zniszczała na Tobie, ani Twoja noga nie nabrzmiała przez 40 lat. Poznaj tedy w swoim sercu, że jak człowiek ćwiczy swojego syna, tak Pan Bóg Twój ćwiczy Ciebie. To jest powiedziane w wersecie 2, zachowaj też w pamięci całą drogę, którą Pan Bóg Twój prowadził Ciebie. Prowadził Ciebie na pustyni. W tym czasie karania, wychowywania Pan Bóg Cię prowadził. Dalej jest powiedziane, oczywiście czasami przymierałeś troszkę głodem, ale za chwilę też dawał Ci mannę. Dalej jest powiedziane, Twoja odzież nie zniszczała, Twoje nogi nie nabrzmiały. Tam się działy cuda.
Tam się działy cuda wynikające z Bożej obecności pośród nich. A pamiętajmy, to cały czas okres Bożego karania. I adaptacja, zastosowanie. Wielu z nas, bracia i siostry, przeżywamy różne trudności w życiu z Bogiem. I wiem, bo mówicie mi o tym, a większość z was nie mówi, a też jakoś tam widzę, wiem, że przeżywacie różnego rodzaju problemy i doświadczenia. Bóg przemówił do mojego serca, żeby wam powiedzieć to wprost i chcę to wprost powiedzieć. Oto czas Bożego wychowywania. Oto czas Bożego wychowywania. Ale chcę ci powiedzieć, że Bóg jest tak blisko ciebie, jak był z Izraelem na pustyni przez te 40 lat. Bóg jest tak blisko ciebie. W tym czasie karcenia i wychowywania. Może nie jest łatwo i Izraelitom nie było łatwo. Było trudno, ale Bóg był z nimi, błogosławił im, chronił ich, dawał im mannę, dbał o to, żeby nie chorowali, żeby im nogi nie nabrzmiały, żeby im, odzież nie zniszczała. Dbał o to. Karą było to, że obiecane oddaliło się o 40 lat. Bracia i siostry, to było karą, że to, co Bóg naprawdę dla nich przeznaczył, że błogosławieństwo, które miało być ich udziałem, zostało wstrzymane, nie zabrane, ale wstrzymane na 40 lat. I chcę wam powiedzieć, że w moim zrozumieniu największym doświadczeniem i karą dla mnie jest to, kiedy to, co Bóg dla mnie przeznaczył i to, co Bóg chce mi dać, to, co mi Bóg chce ofiarować, to, co chce Bóg, abym w to wszedł i był, i to stało się moje dziedzictwo, kiedy zostanie to oddalone na wiele, wiele lat w moim życiu. To jest prawdziwa kara. To jest prawdziwy problem, kiedy błogosławieństwo, które Bóg dla mnie przeznaczył, ja z powodu mojej postawy, to błogosławieństwo jest odłożone w czasie i nie mogę po nie sięgnąć i nie mogę po nie wziąć. Pomyślmy sobie, gdybyśmy naszemu dziecku zrobili super ekskluzywny prezent. Wymarzony prezent. I ten prezent byłby mu pokazany. Byłby mu pokazany, to jest twój prezent. To jest dla ciebie. Jutro to możesz dostać. Jutro to będzie twoje. Ale okazało się, że zanim nastało jutro, twoje dziecko zrobiło coś takiego, gdzie powiedziałeś, niestety, ale jutro tego prezentu nie dostaniesz. Ale ten prezent jest na widocznym miejscu. On tu na ciebie czeka, ale dostaniesz go za 5 lat dopiero. Wiecie, sam ten fakt, że to, co miało być twoim udziałem już, zostaje odłożone w czasie, staje się wielkim doświadczeniem. Staje się wielkim, wielkim problemem. Bo błogosławieństwo, które Bóg przeznaczył, jest zatrzymane i cofnięte. Bracia i siostry, jeszcze jedna myśl z listu apostoła, z listu Jezusa, przepraszam, nie apostoła, z listu Jezusa do Laodycejczyków. Laodycejczycy, znacie zbór w Laodycei? W zeszłym tygodniu mówiłem o liście do bardzo dobrego zboru, zbór do Efezu. Bardzo dobry zbór i tam Pan Jezus skierował do nich list i ten list omawiałem. To był pierwszy, a teraz ostatni list. To jest list do Laodycei. Wiecie, list do Laodycei charakteryzuje się tym, że to jest jedyny list we wszystkich 7, że Pan Jezus nie powiedział ani jednego zdania pozytywnego o tym zborze. Wszystkie inne zbory, 6 zborów, mają chociaż jakąś krótką wzmiankę pozytywną. Niektóre mają długą pozytywną wzmiankę, niektóre króciutką, ale mają. A list do Laodycei nie ma żadnej pozytywnej wzmianki. Tak jakby Pan Jezus nie znalazł tam niczego pozytywnego, ale chcę powiedzieć, że najbardziej pozytywne zdanie w tym całym liście znajduje się w wersecie 19. To jest najbardziej pozytywne zdanie w tym całym liście. Pan Jezus ma dużo zastrzeżeń do tego zboru, do tych ludzi, ale mówi w wersecie 19. Wszystkich, których miłuję, karcę i smagam, bądź wtedy gorliwy i upamiętaj się. To ja znajduję jako jedyne pozytywne zdanie w tym liście. Wiecie, jakie jest jedyne pozytywne zdanie? Naprawdę zeszliście z drogi, ale ja was miłuję, dlatego was karcę i smagam. To jest pozytywne zdanie. Ja was miłuję. Mimo tego, że dzisiaj jesteście w miejscu, w którym chciałbym, żebyście byli. Ale ja was miłuję, dlatego was karcę i smagam. Bracia i siostry, jak powiedziałem wcześniej, wielu z nas znajduje się dzisiaj w miejscu doświadczenia.
I to nie jest miejsce, kiedy Bóg chce ci pokazać, kto tu rządzi. To nie jest miejsce, kiedy Bóg chce wziąć odwet na twoim życiu. To jest miejsce, w którym Bóg chce zmienić twoje serce. Jest to miejsce, w którym Bóg chce zmienić twoje nastawienie. Jest to miejsce, w którym Bóg jest bardzo blisko. Jest to miejsce, w którym Bóg chce ci błogosławić nawet w miejscu karcenia i wychowywania. Chce ci błogosławić, jak Izraelowi na pustyni. Chce cię prowadzić, chce cię otoczyć opieką i chce cię doprowadzić znów do miejsca, gdzie ziemia obiecana będzie na wyciągnięcie ręki. Gdzie ziemia obiecana stanie przed tobą otworem. Więc jak to skwitować? Nie upadajmy na duchu. Nie upadajmy na duchu. Nie dajmy sobie wmówić, że 10 zwiadowców ma rację. Nie dajmy sobie to mówić. Nie upadajmy na duchu. Omdlałe ręce, omdlałe kolana znowu wyprostujmy. Znów uchwyć się Boga w swoim życiu i zbuduj swoją wiarę. Zbuduj swoją wiarę w swoim życiu. Uznaj, że Bóg jest Panem wszelkich okoliczności. Uznaj to, że jesteś ukryty wraz z Chrystusem w Bogu. Uznaj to, że Bóg Wszechmogący prowadzi cię, bo On cię zbawił, jesteś drogo kupiony. Nie należysz do samego siebie, należysz do Niego. Nawet kiedy zdarzają nam się potknięcia i potrzebujemy Bożego wychowywania, to Bóg nas nie pozbywa się nas jako osoby niepożądane, ale wręcz przeciwnie, staje blisko, by nas przeprowadzić przez trudny okres przemiany naszego życia, przemiany naszego serca, przez trudny okres przemiany naszej duszy. A to wszystko po to, by to, co obiecał, stało się naszym udziałem. To, co obiecał, chce nam dać. To, co obiecał Izraelowi, dał Izraelowi. Trzeba było poczekać na to, ale dał Izraelowi. To, co obiecał mnie i tobie, chce nam dać. Niech nasze życie będzie zanurzone w Bogu, bracia i siostry. W czasie próby doświadczenia pustyni trzymaj się Pana. Nie pozwól sobie mówić diabłu, że Bóg cię zostawił. Wszystkich, których miłuję, wszystkich, których miłuję, karcę i smagam. Bądź wtedy gorliwy i upamiętaj się. Zapraszam, abyśmy razem pomodlili się, abyśmy razem porozmawiali z Bogiem. Porozmawiaj z Bogiem o swoim życiu.